jesteśmy na drugiej konferencji z cyklu Cyberprzestrzeń Światy Wirtualne. Tym razem tematem jest mistrz i uczeń w cyfrowym świecie. Temat został wybrany rozmyślnie, a powodów było kilka. Po pierwsze, istnieją dwa zupełnie różne paradygmaty widzenia uniwersytetu. Istnieje silny spór i bardzo poważne argumenty wysuwane przez zwolenników każdego z owych paradygmatów. Jeden z nich to uniwersytet traktowany jako wieża z kości słoniowej, z mistrzami, którzy wprowadzają adeptów w świat ludzkiej wiedzy, uczą pragnienia piękna, uczą poznania, uczą też czynów dobrych. I drugi paradygmat przedsiębiorstwa, które kontaktuje się ze swoimi klientami, konsumentami, dostarcza usług. Mamy język ekonomii i mamy język humanistyki. I spór, i nieumiejętność zakopania dołów. Jedną z ważnych rzeczy w życiu człowieka jest spotkać mistrza. Miałem przyjemność spotkać wielu mistrzów w swoim życiu. Myślę, że jednym z największych, który na mnie osobiście zostawił wielki ślad, to jest ksiądz profesor Michał Heller, który w kwestii nauki miał wiele do powiedzenia, w kwestii wielkiego szacunku dla człowieczeństwa. Myślę, że na mnie pozostaje do dzisiaj ślad jego wielkiego stwierdzenia. Kochaj naukę, stopnie przyjdą. Kochaj ludzi, będziesz dobrym księdzem, będziesz dobrym psychologiem, będzie to wszystko się kręciło. Super ważna sprawa, spotkać w życiu mistrza, który zaświadczy o tym, o szacunku dla człowieka. Super ważną sprawą, myślę, dzisiaj jest to, żeby zobaczyć w drugim człowieku człowieka. To, co Korczak mówił, zobacz w dziecku człowieka, zobacz w drugim człowieku człowieka. To jest najistotniejsza sprawa w relacji mistrz-uczeń. Wtedy powstają prawdziwe relacje mistrz-uczeń. Zobaczyć człowieka. Wiem, że nic nie wiem jest w zasadzie podstawą wyjściową takiego naszego poznawania rzeczywistości. Jeśli tenże nasz mistrz doprowadzi nas do tego, że rzeczywiście będziemy przekonani co do tego, że nie wiemy wszystkiego i że tą wiedzę musimy jakoś wydobywać. Nauczyciel, mistrz, jakaś osoba prowadząca nas będzie nas do tego motywować, to myślę, że to jest taka podstawa myślenia. Natomiast no, nasz tytuł konferencji łączy się z mediami. W jaki sposób to połączyć? Teraz pytania pojawiają się takie, czy media nam pomagają w tym mistrzostwie, w byciu mistrzem, czy media nam w tym przeszkadzają? Mój plakat o temacie relacja mistrz i uczeń w relacji rodzic-dziecko. Właśnie opisuje tą relację w stosunku do wybitnych twórców. Twórców zarówno z dziedzin nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, ścisłych, fizyków. Mam kilka przykładów twórców, chociażby dwóch wybitnych noblistów, ojca i syna. W swoim plakacie przedstawiam różne szanse i zagrożenia, które wiążą się z tak wysokim poziomem technicyzacji. Wiadomo, że nie można popadać w żadną skrajność, tak? Już Arystoteles mówił, że najlepszym rozwiązaniem dla wszelkich problemów jest zasada po prostu złotego środka. I teraz pytanie, czy powinniśmy iść w stronę szkoły, która całkowicie odcina się od tych tabletów i tych smartfonów, czy raczej powinniśmy właśnie w drugą stronę iść, czyli wykorzystywać je całkowicie i może odejść od zwykłego nauczania takiego twarzą w twarz. W języku sanskrytu jest słowo Upanishad, jak te znane teksty bardzo, Upanishad niby, nie? Ale Upanishad znaczy dosłownie z punktu gramatyki, więc w języku sanskrycki, znaczy w angielsku to sit before, to znaczy osoba, która siedzi przed, niby, nie? I to i coś mówi i o praktykę, i o słuchanie razem, że osoba, która siedzi przed komuś, ma dostęp jakby. I może ważniejsze tutaj jest określenie
nie czy osoba ma wiedzę, czy ma praktykę, bo to jest ogólnie takie generalne odróżnienie, o którym mówimy, ale że osoba jako mistrz daje dostęp. I dostęp do czegoś, cokolwiek to będzie niby, nie? Co jest ważne dla tej osoby. I mi się bardzo podoba to słowo Upanishad, bo to znaczy dosłownie, że ja siedzę przed. I mi się to podoba. Na mojej drodze życia, jak na drodze życia każdej z osoby, funkcjonowało wiele osób, i właśnie chciałbym tego pojęcia używać, znaczących, które odcisnęły się na sposobie myślenia, na sposobie działania, na sposobie rozumienia świata. Ale te osoby znaczące niekoniecznie musiały być tymi osobami, z którymi wkraczałem w realne relacje. Oczywiście to były też takie osoby, ale w przypadku nauczyciela akademickiego są to też autorzy tekstów. I nie chodzi tutaj o przypadkowe, incydentalne zauroczenie, ale jeżeli rzeczywiście traktujemy teksty poważnie i wkraczamy w świat tych tekstów, angażujemy się, rzeczywiście wkraczamy w polemikę z autorem, wtedy autor takiego tekstu też może być mistrzem. Ale wracamy do dzisiejszych czasów. Czy ikoniczne teksty takiej popkultury czy kultury internetowej mogą być tekstami znaczącymi? To są bardziej hasła. Bardzo często media stają się osobą drugą, czyli nam najbliższą, naszym przyjacielem, natomiast wszyscy inni automatycznie są przesuwani na pozycję trzeciej osoby, czyli on. O nim wypowiadamy się w kategoriach hejtów, lajków, czyli albo go bardzo lubimy, albo go nie lubimy, ale mamy pewien dystans do niego. Natomiast ten, z kim naprawdę się liczymy, staje się medium, staje się komputer, staje się świat tam przedstawiony. Świat wirtualny, świat, który do niczego nie zobowiązuje, ale oferuje aż za dużo. I nie wiem, czy jest na to remedium, ale to jest ten intruz, który mógłby być wspaniałym sojusznikiem w procesie kształcenia, ale w tej chwili jest kimś, kto dystraktorem jest wielkim, który rozprasza uwagę, odrywa, i na tle komputera żaden wykładowca nie wygra, bo w świecie wirtualnym są tacy mistrzowie, jakich w realu nie ma. Jako naukowiec nie miałem mistrza, ponieważ nie pracowałem na uniwersytecie. Pracowałem w instytucie badawczym, gdzie był kierownik, a nie mistrz. Więc mogę powiedzieć, że miałem mistrzów, ale czy wtedy to są mistrzowie, jeśli są zapośredniczeni, jeśli poznawałem ich mistrzostwo z książek, no choćby z trylogii Manuela Castelsa, prawda? No mogę pod pewnymi względami uznać go za mistrza, ponieważ utworzył mi pewne ścieżki i okna na tę nową rzeczywistość. Także problem się staje coraz bardziej skomplikowany z tą relacją mistrz i uczeń w wieku coraz bardziej zapośredniczonych relacji. Kiedy myślę o współczesnych mediach cyfrowych, o przestrzeni, którą człowiek stworzył, marząc o tym, żeby mieć swój świat obrazu, swój świat dźwięku, swój świat słów, które można zachować, które można przetworzyć, którymi można się podzielić, to myślę także o tym, czy ów ideał mędrca, ideał człowieka wprowadzającego drugiego w wiedzę, prowadzącego go po drodze od barbarzyństwa do piękna, do piękna wiedzy i sztuki, i kultury ludzkiej. Czy to są słowa, takie jak mistrz, warte, by je zachować, czy też nie? Czy ów człowiek, który usiłuje kontaktować się z kimś innym, ma tylko przekazywać wiedzę, czy mistrzostwo to znacznie więcej? Nie ma mistrza bez otoczenia
bez uczniów, ale także również bez komunikacji z całym otoczeniem społecznym. Ponieważ mistrz nie rodzi się tylko w kontakcie nauczyciel-uczeń. On rodzi się w znacznie szerszym ujęciu. Ja sądzę, że mistrz to jest ktoś, kto może dać pewien wzorzec, ale dać przede wszystkim kierunek działania tej drugiej osobie. Ona decyduje właściwie później o sukcesie. Bo mówiąc szczerze, ja nie jestem w stanie nikogo przekonać. Ja mogę tylko pokazać kierunek, wzorzec, ewentualnie mogę pokazać coś ciekawego, atrakcyjnego, czym się na przykład pan zainteresuje. Jeżeli natomiast nie pokażę, no to pan może to ominąć i nie będzie czegoś takiego. Mistrzem jest także ktoś, kto opanował bardzo dobrze określone umiejętności. Z punktu widzenia naukowego to przede wszystkim jest operatywność wiedzy. Operatywność wiedzy, nie sama wiedza. Ja mogę być człowiekiem, który ma całą encyklopedię w głowie, a nie to jest decydujące, tylko decydujące jest zupełnie co innego. Operatywność działania, którą ja potrafię wykonać, czy to poprzez eksperyment intelektualny, czy też poprzez konkretne działanie przynoszące korzyści, wynalazek, odkrycie czy inne działania. Widziałam mojego tatę zawsze jako osobę w drodze. Nie widziałam jego sukcesy, byłam świadkiem tych sukcesów, ale również widziałam tą drogę, którą musiał wypracować, dochodząc do tego celu. I w zasadzie było to coś naturalnego. Nigdy nie odczuwałam takiego dystansu, nigdy nie odczuwałam takiej różnicy, że jest to mój tato, a na przykład później mój szef. Zawsze ta relacja była jakoś obecna. Współpracowałam z tatą od samego początku, prowadząc zajęcia, na przykład ćwiczeniowe, do jego wykładów. To pozwalało mi się w takiej relacji uczyć. Proszę zauważyć, że dopiero trzeba dożyć, wyłysieć, żeby dostrzec pewne wartości nauczyciela piły, który męczył nas w szkole. Zestarzałem się i stwierdzam, że bardzo wiele im właśnie zawdzięczam. Bo co było? Był serdeczny ich stosunek do mnie jako ucznia. Byli świetnie przygotowani, mieli naprawdę rozległą wiedzę. Ale ona nie wystarczy, bo mam inne doświadczenia późniejsze, że spotykałem nauczycieli o rozległej wiedzy, ale zimnych, odpychających, robiących wrażenie niechętnych mnie samemu. No jeżeli ktoś mnie nie lubi, no to trudno o wzajemność. Udało się zaprosić znakomitych profesorów. I wypowiedzi są bardzo różne. Tak różne jak ludzka mądrość. Są spojrzenia z zupełnie różnych perspektyw, z zupełnie różnych punktów widzenia i historycznego, i informatycznego, współczesnego, i pedagogicznego, i medioznawczego, i kulturoznawczego, i filologicznego. Bardzo się cieszę, że te różne podejścia, te różne aspekty widzenia, te różne konteksty wyciągane przez znakomitych mistrzów, profesorów uniwersyteckich będzie można poddać analizie, będzie można zastanowić się nad nimi, a być może coś nowego odkryć.